Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. W tym fragmencie Ewangelii Jezus kilkakrotnie zaznacza, iż On jest tym dobrym pasterzem. Dobrym pasterzem, który chce wszystkich ludzi doprowadzić do swojego Ojca, który jest w niebie. Jest naszym pasterzem. Jest nawet więcej. Jest naszym przyjacielem i to najlepszym przyjacielem. Dobrze wiemy, że należymy do Jego stada, do Jego owiec. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni, wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Jezus zna nas w 100%. Opiekuje się nami. Prowadzi nas do domu Ojca. Jak mówi w innym miejscu Ewangelia, On jest drogą, prawdą i życiem. Jezusowi mamy zaufać. A wtedy bać się niczego nie będę. Jezus jest jedynym pasterzem, który w pełni oddał swoje życie za owce. Dopóki należymy do Chrystusa, dopóki przy Nim jesteśmy, nic złego nam się nie stanie. Nikt i nic nas nie rozszarpie. Żaden wilk naszej codzienności nie będzie nam zagrażał, nie będzie królować w moim sercu. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy także inne zdanie Jezusa Chrystusa, ale bardzo ważne. Mam inne owce, które nie należą do tej owczarni i je muszę przyprowadzić. Jezus zatem chce, aby wszyscy, każdy człowiek dostał się do Królestwa Niebieskiego. Dzisiaj możemy Bogu podziękować Jezusowi za to, że jest dla mnie i dla Ciebie takim najlepszym przyjacielem, pasterzem, który troszczy się o każdego i każdą z nas. Podziękujmy dzisiaj Jezusowi za to, że jest dla mnie i dla Ciebie dobrym pasterzem, że chce, abyśmy mogli dostać się do nieba. Niech Jezus opiekuje się nami, niech troszczy się o nas każdego dnia, a my jako Jego owce bądźmy zawsze przy Nim, przy dobrym pasterzu.